Siema, Beniu, normalnie, jak zostawisz teraz łapkę w górę, to jutro, gdy się zalogujesz do Fortnite'a, będziesz miał wszystkie skiny na swoim koncie. Siemano, mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat darmowych fałdolców dla każdego w Fortnite'cie. Koniecznie dajcie ten film do końca, a jeśli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. No i przy okazji możesz też paść na mojego Instagrama Hexoety oraz na mojego Discorda. Wszystko znajduje się w opisie, a ja już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Okej, także ostatnio w Fortnite jest coś takiego jak Fortnite Community Battles. No i generalnie no to właśnie udział w takim Community Battle może wziąć dosłownie każdy. No i możemy tutaj wygrać naprawdę spoko ciekawe nagrody, no i oczywiście darmowe fałdolce. No i jak już mówiłem, no to właśnie udział w tej Community Battle może wziąć dosłownie każdy. No i mamy tutaj napisane, graj w Fortnite i walcz o nagrody, rywalizuj w nowych bitwach każdego dnia. No i generalnie mamy tutaj dzisiejszą bitwę, lecz mamy właśnie jak widzimy uczestników po prostu na maksa. Także nie da się tutaj dołączyć nawet po zalogowaniu. No i generalnie, no to mamy tutaj, żebyśmy się zalogowali z właśnie konta Epic Games. Następnie musimy wybrać drużynę, no i po prostu możemy codziennie odbierać naprawdę kozackie nagrody. Także tak jak tutaj widzimy, w dzisiejszej bitwie mieliśmy zespół Kruka oraz zespół Doktora Dooma. A z tego, co bodajże kojarzę, to wczoraj miała miejsce walka Thora oraz również Ironmana. No i generalnie, no to mamy tutaj między innymi też taką dodatkową nagrodę, jak bezpłatny spray. No i musimy przynajmniej raz być członkiem zwycięskiego zespołu, aby uzyskać ten spray. I jest to generalnie spray, który właśnie został wybrany w takim właśnie specjalnym, że tak powiem, konkursie, który był organizowany przez Epic Games i osoba, która zrobi, że tak powiem, najlepszą koncepcję sprayu, no to po prostu właśnie spray tej osoby zostanie dodany do Fortnite'a. No i jak widzimy, po prostu ta osoba wygrała. No i za pierwsze miejsca w tym turnieju właśnie mamy naprawdę masę fałdolców, bo z tego co kojarzę to nawet ponad 1000. Także naprawdę warto brać udział w takiej bitwie. No i po prostu wystarczy, że wpiszemy sobie Fortnite Community Battles, no i tam po prostu będziemy każdego dnia czekali, aż taka nowa walka będzie miała miejsce. No i możliwe, że to właśnie wy się załapiecie i będziecie sobie mogli zgarnąć darmowe nagrody. Także to już by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hexo, dziękuję wam za obejrzenie, do zobaczenia i cześć!